Rodziny z dziećmi, pracownicy instytucji opiekuńczych, przyjaciele uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Pomocowe Empatia, działające przy Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży. Jest to już nasza tradycja. Jest tradycją w Polsce, że przed Bożym Narodzeniem życzymy sobie wszystkiego najlepszego, że jest to taki czas, kiedy okazujemy sobie nawzajem sympatię, kiedy chcemy pokazać światu, jacy my jesteśmy dobrzy. Natomiast rodziny zastępcze nie muszą tylko na tę okoliczność pokazywać światu, że są dobrzy. Oni są po prostu dobrymi ludźmi, bo przez cały czas zajmują się dziećmi, pomagają dzieciom, są naprawdę wspaniałymi ludźmi o wielkich sercach. Spotkania wigilijne odbywają się w różnych instytucjach. Natomiast uważam, że nasze spotkanie jest wyjątkowe. Nie tylko dlatego, że w nim bierze udział 200 osób, w tym setka dzieci, rodziny zastępcze, rodziny adopcyjne. Przyjeżdżają do nas rodziny również z Warszawy, a nawet ze świata dzisiaj będą. Jest ono szczególne, ponieważ tak naprawdę jest organizowane co roku z inicjatywy tych rodzin. My jako Stowarzyszenie Empatia oraz jako Centrum Pieczy Zastępczej oczywiście przejmujemy pewne zadania organizacji, natomiast tak naprawdę inicjatywa już od wielu lat wychodzi od rodzin. One po prostu chcą się ze sobą integrować, chcą ze sobą być, a poza tym jest to taka okazja, żeby zobaczyć, jakie wspaniałe mamy te dzieci w pieczy zastępczej. Pomimo, że dzieciństwo miały trudne, pomimo, że mają dość dużo złych gdzieś tam w przeszłości doznań, dzisiaj to są wspaniałe, zdrowe, piękne, mądre dzieci. I to potwierdza też, że warto pracować. Jeśli chodzi o Łomżę i o powiaty, z którymi pracujemy, a dla których gdzieś tam kiedyś w przeszłości jeszcze jako ośrodek adopcyjny też tworzyliśmy, powoływaliśmy te rodziny, my ogarniamy te problemy, to znaczy, że małe dzieci nie trafiają już przynajmniej od lat 15 do placówek, natomiast no, nigdy nie ma tak dobrze, żeby lepiej być nie mogło. To, że ta liczba niewiele, ale wzrasta, to jest taki plus. Ale z drugiej strony należałoby na to spojrzeć, że tych problemów ciągle jest dużo za dużo. Że ciągle jest dużo za dużo nieszczęśliwych dzieci. Bo to, o co mnie pan redaktor pyta, czy jest wystarczająca liczba rodzin, to można to byłoby przełożyć na to, ile dzieci mamy pozbawionej opieki rodziców, prawda? Więc na pewno potrzebujemy nowych rodzin. Chociażby dlatego, żeby ci, którzy pracują już przez wiele lat, mogli choć przez chwilę odpocząć. Jeśli chodzi o tą organizację dzisiejszą, to u nas jest taki fajny podział. Stowarzyszenie Empatia jest od tych takich miłych rzeczy, od integracji, od organizowania wakacji dla rodzin zastępczych i dzieciaków, od pikników, prawda? Czyli ta najsympatyczniejsza część tej zintegrowanej, jakże już licznej grupy. Natomiast centrum jest od tej, centrum pieczy zastępczej jest od tej trudnej pracy, od tej codzienności, od zmagania się i wspieraniu rodzin zastępczych w wielu problemach, od takich trudnych spraw w relacjach z rodziną naturalną. Także, no ale to wszystko stanowi jakąś jedną całość i myślę, że jako Łomża możemy się poszczycić dobrze funkcjonującym systemem rodzinnej pieczy zastępczej. W czasie wigilijnego spotkania dzieci wystąpiły w tradycyjnym przedstawieniu jasełkowym. Nie przed siebie, mój pasterzu, tylko do Betlejem zmierzaj, bo to moja jest nowina Maryjo dla syna. Pośpieszajmy i ciotko przywitajmy. Chodźmy, chodźmy, prędzej, prędzej, dary, mówmy, mów, podziękuj. Przecież nic nie mamy, jak go powitamy? Mamy serca gorące i dusze płynące. Damy miłość i podziękujemy, że wstrzymamy z ziemi. On nas miłością i dobrym obdarzy i wiele cudów na świecie się zdarzy. Zawsze masz mnie, w rosolowe kleje.
Rodzina zastępcza to taka sama rodzina jak każda inna, w której dzieci otoczone są miłością rodziców. No teraz to już polega tak jak rodzina biologiczna, no. Już nie ma jakichś wyjątków, że to adopcyjna czy nieadopcyjna, czy po prostu jesteśmy jedną rodziną, no całą. My to już się zdecydowaliśmy, tak powiem, przed ślubem nawet, że po prostu chcemy adoptować dziecko, więc to nie była jakaś taka decyzja w trakcie, że coś tam, tylko tak już wcześniej zaplanowana, przemyślana do końca. No i myślę, że bardzo, bardzo, bardzo dobrze wyszło. Myślę, kiedy dziecko jest też szczęśliwe, no kiedy mówi do ciebie mamo, tato, się przytula, podchodzi, mówi, że kocha, no to myślę, że takie te chwile, prawda, bo są też ciężkie chwile nieraz, kiedy tam, wiadomo, i płacze, to tamto, no to jak przy dziecku tak samo i biologicznym, ale jak już potem przychodzi i mówi, no kocham cię i patrzy w te oczy, no to myślę, że wszystko zostaje wybaczone. Tak często żeśmy patrzyli na te rodziny zastępcze, adopcyjne, jak wychowują te dzieci i taki duży kontakt miałam z rodzicami zastępczymi, prawda? Więc kiedy patrzyłam na te dzieci i patrzyłam, że te dzieci gdzieś po prostu są w tych rodzinach zastępczych, tak czują się fajnie, że po prostu ktoś ich docenia, że te dzieci czują się bezpieczne, więc z mężem wraz podjęliśmy taką decyzję, żebyśmy chcieli dalej tym dzieciom pomagać, żeby te dzieci miały taki swój dom i żeby się czuły tak ciepło w rodzinie. No i oczywiście teraz mamy tą dwójkę dzieciaczków obecnie. Są już u nas 3,5 roku. Jesteśmy rodziną już 5 rok. I to są nasze teraz ostatnie te dzieciaczki, które są 3,5 roku u nas w rodzinie zastępczej. Myślę, że decyzja nie jest łatwa, ale powiem szczerze, to co te dzieci nam dają, ile one wnoszą radości do naszego domu, pokoju, uczą nas cierpliwości, także warto pomagać. Spotkanie opłatkowe to okazja do składania świątecznych życzeń. Ten rok, który upłynął, pokazał mi też, ile różnych problemów bardzo trudnych, towarzyszy temu, by być takimi rodzinami, jakimi Państwo jesteście, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Staramy się, jak możemy, wspierać rodziny zastępcze w ramach możliwości i finansowych, i prawnych, ale z pełnym poczuciem empatii i zrozumienia i wsparcia dla tego, co Państwo czynicie. Refleksją związaną ze świętami Bożego Narodzenia podzielił się ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski. Dziękuję Wam, kochani, z całego serca wszystkim, którzy troszczą się o dzieci i młodzież. Tak pięknie się troszczycie. Mógłbym dzisiaj z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że jest to, kochani, realizacja tego, co święty Jan Paweł II nazywał wyobraźnią miłosierdzia. Dziękuję Wam za tę troskę, za miłość, za serce, bo przecież pamiętamy słowa samego Pana Jezusa, że wszystko, cokolwiek uczynicie, zwłaszcza tym najmniejszym, nie samemu czynicie. Opiekunem duchowym stowarzyszenia jest ksiądz Andrzej Godlewski, proboszcz parafii Krzyża Świętego w Łomży. Jeżeli chcemy, aby nam wybaczono, aby nam okazano miłość, aby nam okazano miłosierdzie, to też powinniśmy być i miłosierni, i wybaczać, i do wszystkich się uśmiechać. A wtedy cały świat się będzie nas uśmiechał z okazji świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego nowego roku 2016. Życzę pokoju, radości i miłosierdzia. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii według świętego Łukasza wszyscy składali sobie życzenia i łamali się opłatkiem. Thank you.
najmłodszym wielką radość sprawiło przybycie Mikołaja, który wszystkie dzieci obdarował prezentami.